Cześć, to znowu ja, Wojtek Pietraczek. Tym razem pobawimy się troszeczkę w ćwiczenia, w takie kombinowanie różnych bajerów na gitarce. Pióreczko akurat tutaj mam grubości 1 mm. Myślę, że to jest dosyć istotna kwestia, właśnie jakim pióreczkiem grać. No, można powiedzieć, że im cieńszy, tym będzie większe badziewie, no bo po prostu szybkie zagrywki muszą być grane piórkiem dosyć twardym. Wiadomo, że wyjątki się oczywiście znajdą i hejterzy się znajdą, którzy powiedzą, że musi być miękkie piórko. Jednak, tak można powiedzieć na chłopski rozum, im grubsze piórko, tym trudniej, można powiedzieć, poddaje się strunom, jeśli robimy jakieś frażolety. No nie, więc tak mi się wydaje, że w miarę to rozsądnie podchodzę. Dobra, let's play. To są ćwiczonka w skali Amol, niech będzie Amol. I sobie mniej więcej obczajcie, jak to brzmi. Ważne jest to, żeby trzymać się po dźwiękach z tej skali, czyli jeśli skala ma A, B, C, D, E, F, G, A, to po prostu wszystkie motywy, które tutaj robimy, są używam w skali Amol. I to jest bardzo istotna kwestia. Czyli tu pamiętajcie o tym, że umiejętność, można powiedzieć, komponowania utworów, tworzenia, no bo tu widzicie, to można powiedzieć, że mam z jednej strony mam ćwiczenia na skalę, czy po prostu luźne improwizowanie po dźwiękach ze skali, bo to może to tak dziwnie zabrzmiało, ćwiczenia to są, zwykle mamy, że bierzemy jakąś skalę na przykład i sobie ciupiemy dźwięk po kolei, ty. Tutaj można powiedzieć, że mamy ćwiczenia improwizacyjne. Tak to można najczęściej nazwać. A idąc dalej tym tokiem myślenia, są to ćwiczenia, które improwizacyjne, które jakby zwiększają nasz warsztat, a co za tym też idzie tworzenie utworów. No tutaj słyszeliście, tam był jakiś taki patent. Zaraz sobie pogram coś następnego. Zobaczcie, jak to mniej więcej sobie śmigam. Ah!
Różne po prostu motywy, które wykonuje, trzymając się właśnie ściśle tej skali. I tutaj być może sobie oglądacie ten filmik, mówicie teraz, no kurde, pograł sobie frajer, pokazał co to tam potrafi, przeszpanił i co teraz dalej. Moja wskazówka akurat do tych ćwiczeń teraz, to jest taka, żeby po prostu jak sobie gramy po tej skali, no pierwsza rzecz to jest wiedzieć, w jakiej skali gramy. Akurat tym razem była skala amol. Druga rzecz, wiedzieć, gdzie są te dźwięki. Wiem, że to jest drugi punkt, jest dosyć trudny, ponieważ opanowanie gryfu, tak żeby wiedzieć, gdzie są jakie dźwięki, jest dosyć czasochłonne i pracochłonne i w ogóle nerwochłonne i w ogóle jamochłonne. Jest to bardzo strasznie, no taki jamochłon. Ale widzicie, efekty są dosyć fajne o tyle, że po prostu mogę sobie luźno smyrać po całym gryfie. Nie ma tak, że mam jakąś super pozycję, po której tylko się poruszam i boję się wyjść próg dalej, bo na pewno znaleźliście te super pozycje w internecie, że są jakieś takie pierwsza super pozycja, jakby jakaś kamasutra, to troszeczkę to brzmi. A znając gryf, można powiedzieć tak, na wylot po dźwiękach, to żaden problem wtedy nas nie dopadnie. Trzecia rzecz, czyli tak, sama skala, wiemy, w jakiej skali się poruszamy. Druga, gryf. Trzecia to te dźwięki, które używamy do tworzenia tych motywów, są właśnie ze skali. Dodatkowo jeszcze mamy, że tworzymy, gramy melodię, czyli no, po prostu wiecie, te melodyczne takie jakieś przebiegi, jakieś takie badziewia, na przykład jakieś coś takiego. Takie rzeczy, to po prostu sobie też, jak można powiedzieć, ciągnę po skali, prawda? Ale druga rzecz, żeby to robić, żeby przeplatać takie melodyjki też riffami, czyli na przykład riff jakiś taki, o, na przykład 0-2-2 od piątej struny. O shit. Był taki riff, taki można powiedzieć 5-7-7 na strunie najgrubszej u was, szóstej. W każdym razie te riffy, które łapiemy, mogą być dowolne. Może to być kwarta, kwinta, może być to jakaś kwinta plus tam nona mała i tak dalej. Mogą być różne kombinacje ćwiczeń, które wzięliście.
tylko po prostu równocześnie, na przykład te trzy dźwięki fajnie brzmią, uwaga. Kombinacji jest dużo, tylko ważne, żeby pamiętać, po jakich to gramy tych dźwiękach. Znaczy ważne wiedzieć, no ważne, nawet w tym momencie tworzenia widzieliście, troszeczkę z jednej strony był chaos, bo miałem różne motywy, różne melodie, ale w tym momencie tworzenia chodzi o, można powiedzieć, taką burzę mózgu, ponieważ chodzi głównie o różne motywy, które nam przychodzą do głowy. Nie chodzi o jakąś spójną całość, że mamy intro, rozwinięcie, zwrotka, refren, jakieś takie podkłady podsolówki. Chodzi po prostu, trzymamy się danej skali i tworzymy różne kombinacje. To jest, można powiedzieć, klucz do sukcesu. Dodatkowo myślę, że moglibyśmy zrobić w ten sposób, że ja tutaj wypiszę też dźwięki z tej skali, ewentualnie walnę te dźwięki jakoś na gryfie w filmiku, a wy, komu się będzie chciało oczywiście, możecie popróbować nagrać się może na jakiś przez telefon czy na jakąś kamerkę i zamontować to, wgrać to na YouTube'a jako odpowiedź do tego filmiku. Myślę, że to byłaby całkiem fajna taka interakcja, można powiedzieć, tej lekcji z waszymi osiągnięciami. Oczywiście tutaj od razu ostrzegam, że nie wyśmiewamy, jeśli komuś coś słabo wychodzi, to żeby nie wyśmiewać w komentarzach, że to jest słabe, no bo to nie o to chodzi, prawda? Hejtowanie odłóżmy na bok. Ważne jest, żeby po prostu przesłuchać, jak dana osoba gra, ewentualnie jakieś wskazówki podpowiedzieć. No mi się wydaje, że to jest bardzo fajne, można powiedzieć, taka indywidualna lekcja, bo każdej osobie z was tam spróbuje coś podpowiedzieć od siebie. Moim skromnym zdaniem oczywiście będę chciał tam, powiedzmy, pomóc. Więc jak najbardziej do dzieła. Róbcie filmiki, nagrywajcie. Może być filmik w ogóle po prostu bez podkładu, po prostu pograny w amol. Rytm może być też jakiś tam dowolny, to co wam w głowie siedzi, a nie to co wam, powiedzmy, ktoś nagrał w podkładzie. Więc no, do dzieła, come on, come on.